Cześć, witajcie po raz kolejny dnia dzisiejszego, a dzisiaj rekin atakuje. Atak rekina. Zobaczycie totalny atak rekina. I nie byłoby nic z tym śmiesznego, gdyby tak naprawdę nie było, no bo czołg z paszczą rekina, w sumie z zębami rekina, nie zawsze jest spotykany na polach bitewnych. A tutaj tak będzie. Ja nazywam się oczywiście Hincul i dzisiaj zobaczycie pierwszy chyba raz bitwę na czołgu składaku. Mówiłem, że nie podzielam ogólnie zachwytu tymi pojazdami i mówiłem oczywiście, że nie będzie bitew na moim kanale, ale zrobiłem wyjątek tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać, co to jest za przeciwnik. Mamy już te czołgi w bitwach, to warto byłoby przyjrzeć się temu cholerstwu, co to w ogóle jest. I powiem Wam, że te pojazdy robią totalne spustoszenie na polach bitewnych, z tego względu, że grając choćby nawet AMX-em 50B, bardzo często to dziadostwo spotykałem. I teraz kilka słów na temat parametrów tego czegoś. A bitwę otrzymałem od kolegi Kozy w sumie, tak więc Koza na rekinie dzisiaj będzie jeździła. I teraz kilka słów właśnie na temat samego pojazdu, jak można go tak w sumie nazwać. Bo jest to oczywiście hybryda tak zwanych naszych składaków. I co tutaj mamy? Słuchajcie, wieża to jest od Chieftaina, tak więc z przodu pancerz wieży nie jest zły. Działo od TVPK, a kadłub jest to od AMX-a właśnie 50B. Ale mało tego, ten pojazd jeździ szybciej niż AMX 50B. Słuchajcie, prędkość tego pojazdu maksymalna jest 67 km na godzinę, gdzie AMX-a 65. Mało tego, ma więcej koni na tonę, z tego względu, że tutaj mamy 20, prawie i pół konia na tonę, gdzie AMX 50B ma chyba 19 z groszem. Dodatkowo mamy właśnie twardszą wieżę, bo jest to wieża od Chieftaina, marka 6, tak jest, a działo jest od TVPK, gdzie mamy uszkodzenia 320 na strzał. Jest to oczywiście działo 100 mm, a penetracja tego działa jest 248 na pocisku tym podstawowym APCR-ze, a jeśli by było mało, możemy zawsze użyć hita i mamy penetracji 310. Tak jest. O, tu piękne zęby rekina. Słuchajcie, te pojazdy naprawdę robią w dobrych rękach niesamowite spustoszenie. Ja jestem obecnie na kontrakcie chyba 9, tak więc zostało mi około 200 tysięcy do wbicia już tego pojazdu, ale w moim przypadku prawdopodobnie ten pojazd tylko i wyłącznie zaliczy żyletki i kredyty oczywiście przyjmę do garażu. Bitwa na mapie Elhalów. Dodatkowo, słuchajcie, mamy świetne opuszczenie działa, bo jest to minus 10 stopni. Jeśli chodzi o przeładunek, słuchajcie, 25 sekund, tak więc mamy 4 pociski po 320 w 25 sekund, tak więc myślę, że ta siła niszczycielska naprawdę przy tym pancerzu, przy tej mobilności jest dość niesamowita. Kolega, widzę, na pierwszej linii bez problemu sobie radzi. Zobaczcie, 2100 punktów wytrzymałości ten pojazd posiada. I dlaczego akurat pokazałem tą bitwę? Tutaj kolega zrobi naprawdę niezły wynik, jak na taki pojazd z tym działem. Naprawdę świetny wynik będzie i sami zresztą zobaczycie. Pierwsza rzecz, widzę, zwróciłem uwagę na to na samym początku. Kolega gra jeszcze na kompasie. Bardzo dawno temu w sumie ciężko mi było się dostosować do minimapy, ale to wszystko zależy od naszej wygody. Jeżeli komuś tak pasuje, to jest tylko i wyłącznie nasz wybór. Ja naprawdę byłem też zwolennikiem kompasu, ale za namową kolegów przestawiłem się na minimapę i problem jest, powiem Wam, jeden. Jeśli mamy, właśnie używamy minimapy, widzimy wszystko praktycznie, co się dzieje na całej planszy i bardzo często jest tak, że przynajmniej ja tak mam, mając informację z minimapy, że na przykład nasza druga flanka zaczyna padać, staram się wrócić i pomóc drużynie, tak aby po prostu tamta drużyna przeciwna nie podjechała nam pod bazę. Czy to jest dobre? Powiem Wam, że no jest dobre, no bo z tego względu, że mamy o wiele większą informację, jeśli posiadamy właśnie minimapę, a grając na kompasie raczej jesteśmy skupieni na przeciwniku przed nami, nie interesuje nas, co na przykład dookoła nas się dzieje gdzieś tam w oddali, tak? Ale to mówię, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, ewentualnie ustawienia w grze. Słuchajcie, 5600 uszkodzeń. Ta a la maszyna, no bo taka to jest nazwa, The Machine, czyli maszyna. Takie maszyna już zrobiła uszkodzenia. Kolega Koza
tutaj naprawdę pokazał niesamowity potencjał tego pojazdu. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę coś niesamowitego. 6800. No, przy tej mobilności, przy tym pancerzu pojazd naprawdę jest zabójczy. I teraz pytanie powstaje, dlaczego Wargaming dodaje takie pojazdy, nawet bym powiedział, lepsze niż te drzewkowe. Wielu twierdzi, ok, to jest tylko gra i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście znacie moje zdanie na temat tych pojazdów w grze, ale słuchajcie, mamy to dodane. Ja na pewno nie będę tymi pojazdami grał, ale od czasu do czasu, jeśli naprawdę będzie jakaś naprawdę bitwa taka, że niesamowity wynik, warto zaprezentować taką powtórkę z tego względu, żebyście poznali, z kim mamy do czynienia na polach bitewnych, bo tych pojazdów, powiem wam, że jest bardzo dużo, tak samo tych Tusków czy innych cudaków jest bardzo dużo i warto poznać czasami, z kim właśnie walczymy. Zobaczcie, 8000 uszkodzeń i to w jak krótkim czasie. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Owszem, taki AMX-50B przeładunek ma w granicach chyba 26 z groszem 27 sekund. Tam są uszkodzenia 400 na strzał. Ale moim zdaniem to działo jest o wiele lepsze, z tego względu, że o wiele szybciej strzela. Jednak tamten przeładunek pomiędzy pociskami mamy większy, a tutaj to działo naprawdę robi niesamowite spustoszenie. Dodatkowo mamy świetną mobilność, no i o wiele twardszą wieżę niż taki AMX-50B. No i dobra, to jest kwestia czasu, właśnie już nie ma Streetswagena. 8900. Carnarvon, tak? No i dobra, Carnarvon zaraz dokończy swój żywot. Aha, już dokończy. Rekin zęby pokazuje. Została jeszcze jedna niszczarka. Słuchajcie, E3. Nie wiem, jakim cudem ten gościu, kurde, przejechał tą E3 aż pod bazę właśnie tutaj kolegów. Ale no, jestem w szoku, nie wiem, jakim cudem on się tam znalazł po tamtej stronie, tak wolnym pojazdem. 9200 uszkodzeń mamy, plus do tego 1300 asyst, wynik jest zacny, a to jeszcze nie koniec, zobaczcie, jest pełniutka E3, czy jeszcze uda się koledze cokolwiek tutaj dziabnąć? No już w sumie nie pełniutka, ale nie rozumiem tego gościa w tej E3. Pojechał, kurde, dookoła praktycznie mapy, wjechał na bazę i próbuje kapować bazę. Nie rozumiem takiego podejścia. Naprawdę, słuchajcie, czasami powiem wam, że grając na dziesiątkach ręce opadają. Owszem, zdarzają się nawet i mi takie bitwy, gdzie mogę nic nie zrobić. To jest normalna sprawa, ale kurde, takim pojazdem on bez problemu powinien pojechać tam na przepychacz i pomóc tym pojazdom, a nie pojechał dookoła i próbuje skapować bazę. To masakra, nie? Dobra, goście oddało strzał. No i zobaczymy. Słuchajcie, raz, dwa, trzy i do widzenia. No coś niesamowitego. Słuchajcie, 10300 prawie uszkodzeń, plus do tego 1300 asyst. Naprawdę wynik bardzo dobry. Dlatego chciałem wam pokazać, z kim naprawdę mamy do czynienia na polach bitewnych. Tak więc uważajcie na te zęby, bo to jest naprawdę groźny przeciwnik. Z mojej strony to wszystko, oczywiście gratuluję wyniku i dziękuję za powtórkę. A wam za uwagę i do usłyszenia, hej!